Prace glazurnicze rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Powinno być dobrze związane i wysezonowane. Podłoże należy starannie oczyścić z wszystkiego, co może zmniejszyć przyczepność nakładanej zaprawy klejowej, czyli m.in. kurzu, tłuszczy i warstw o słabej przyczepności. Oczyszczone podłoże wymaga też zagruntowania. Preparat gruntujący zwiększy przyczepność kleju, wyreguluje chłonność podłoża i wzmocni je. Środek gruntujący zwiąże również te najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń, które pozostają na podłodze. Odpowiednie przygotowanie podłoża jest bardzo ważnym etapem prac, nie należy go bagatelizować. Źle oczyszczone i niezagruntowane podłoże może bowiem skutkować po jakimś czasie odspojeniem i pękaniem płytek. Do gruntowania podłoża warto stosować produkty polecane przez producenta kleju do płytek. W przypadku systemu Solbet będzie to grunt Acryl Plus 12.2. Nakłada się go jednorazowo, bez rozcieńczania, pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową na suche, oczyszczone podłoże. Do przyklejenia płytek można przystąpić po wyschnięciu gruntu. Przed rozpoczęciem prac warto zaplanować rozmieszczenie płytek na sucho, układając je na podłożu. Pamiętajmy przy tym o dodaniu grubości spoiny do wymiaru płytek. Płytki, które wymagają docięcia, należy zaplanować w miejscach najmniej widocznych. Chociaż jednolita powierzchnia ułożona z płytek wyglądałaby efektownie, ich układanie bez fugi jest niezgodne ze sztuką glazurniczą. Płytki mogą bowiem popękać, chociażby w wyniku naprężeń powierzchni. Minimalna zalecana przez producentów płytek spoina wynosi od 1,5 do 2 mm. Dotyczy to także płytek rektyfikowanych. Aby osiągnąć efekt jednolitej powierzchni, wystarczy umiejętnie dobrać kolor fugi. Podczas wykonywania domowych posadzek dobrze sprawdzają się zaprawy klejowe o wydłużonym czasie otwartym, oznaczone symbolem E. Charakteryzuje je dłuższy czas, jaki może upłynąć od naniesienia kleju na podłoże do osadzenia w nim płytek. Jeśli okładzina będzie wykonywana na podłodze ogrzewanej, konieczne jest zastosowanie kleju o zwiększonej przyczepności i elastyczności. Oba te kryteria spełnia zaprawa klejąca Gabit Super 7.1. Charakteryzuje się wydłużonym czasem otwartym i może być stosowana na ogrzewanej podłodze. Ponieważ jest też klejem mrozoodpornym, sprawdzi się również podczas przyklejania płytek na zewnątrz budynku. Zaprawa Gabit Super 7.1 ma postać suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić ze wskazaną na opakowaniu ilością wody. Zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości czystej wody i miesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem. Proporcje mieszania to około 6,25 litrów wody na 25 kg zaprawy. Następnie zaprawę odstawia się na minimum 5 minut i ponownie miesza. Zaleca się, aby prace były prowadzone na małych odcinkach. Pamiętajmy, aby jednorazowo nanosić na powierzchnię taką ilość zaprawy, którą jesteśmy w stanie zużyć do momentu zachowania jego właściwości klejących. W przypadku zaprawy klejącej Gabit Super 7.1 będzie to około 20-30 minut w zależności od parametrów podłoża i otoczenia. Aby sprawdzić, czy do naniesionej wcześniej na podłoże zaprawy można jeszcze przykleić płytki, wykonujemy prosty test. Wystarczy przyłożyć palce dłoni do naniesionej zaprawy. Jeśli na dłoni zostanie zaprawa, oznacza to, że możemy przyklejać płytki. Gdy palce są suche, należy usunąć zaprawę i nanieść nową warstwę kleju. Aby pod płytkami nie pozostawały puste przestrzenie, zaleca się przyklejać je metodą podwójnego smarowania. W takim przypadku zaprawę klejącą nanosi się zarówno na podłoże, jak i na spód płytki. Po rozprowadzeniu zaprawy płytkę przykłada się do podłoża i dociska. Ułożenie płytek na bieżąco kontroluje się poziomicą. Do momentu związania zaprawy klejowej mamy jeszcze możliwość skorygowania ich położenia. W tym celu można użyć młotka z gumowym obuchem.
W wykonaniu odpowiedniej fugi pomiędzy poszczególnymi płytkami pomagają krzyżyki dystansowe. Ich wielkość dobiera się do szerokości fugi. Krzyżyki wyjmuje się po ułożeniu całości płytek, zanim klej dobrze wyschnie. Fugowanie można rozpocząć, gdy zaprawa klejowa całkowicie wyschnie. Informacje na temat schnięcia kleju znajdziemy na jego opakowaniu. W przypadku zaprawy klejowej Gabit użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po 48 godzinach od przyklejenia płytek.